dzisiejszym wydaniu zapowiemy program Rodzina 500+. Poinformujemy o przebudowie ulic Szpitalnej i Skłodowskiej Curie. Powiemy o remoncie drogi krajowej 44. Zaprosimy na wiosenny jarmark charytatywny, a także na 59. Salon Poezji. Zapytamy naszych mieszkańców, czy z niecierpliwością czekają na wiosnę. Od 1 kwietnia rusza program Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze w ramach tego rządowego programu dla mieszkańców Oświęcimia będzie wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dla około 4000 dzieci otrzyma je około 2600 rodzin. Wnioski aktualnie można pobierać na stronie internetowej ośrodka. W najbliższym czasie oczekujemy również na dostawę formularzy z drukarni. Niezwłocznie po ich otrzymaniu będziemy chcieli uruchomić wydawanie tych formularzy dla mieszkańców. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie naszego działu, która mieści się przy ulicy Partyzantów 1, a także w punkcie terenowym ośrodka. Wnioski można oczywiście kierować do nas również listownie na adres ośrodka. Ponadto istnieje możliwość składania wniosku w formie elektronicznej i tutaj istnieje kilka kanałów do przekazu, mianowicie ta platforma Empatia, profil ePUAP, oprócz tego platforma usług elektronicznych ZUS, no a także bankowość elektroniczna, przy czym z informacji, które mamy na chwilę obecną, będzie to dostępne dla osób, które posiadają bankowość elektroniczną w banku PKO BP. O to świadczenie mogą wnioskować rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni dzieci. Świadczenie będzie przysługiwało na dziecko do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze na dziecko drugie i kolejne w rodzinie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu, natomiast w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, to znaczy jedyne bądź najstarsze, które w rodzinie nie ukończyło 18 roku życia, to wówczas koniecznym jest, aby rodzina spełniła kryterium dochodowe. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie będzie przekraczał kwoty 800 zł, a w przypadku, kiedy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, kwoty 1200 zł. Tutaj dochód, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu tych uprawnień w tym pierwszym okresie, to jest dochód członków rodziny z roku kalendarzowego 2014 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej rodziny stosownie do tych regulacji, które odnoszą się do uzyskania utraty dochodu zamieszczonymi w ustawie. Jeżeli ten wniosek zostanie złożony w terminie do 1 lipca bieżącego roku i wnioskodawca spełni wymagane przepisami przesłanki, to wówczas to świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem począwszy od miesiąca kwietnia. Wnioski programu Rodzina 500+ znajdują się na stronie www.mops-oswiecim.pl. Od 2 miesięcy prowadzona jest przebudowa ulicy Szpitalnej. To jedna z ważniejszych ulic na osiedlu Szpitalna, w dodatku w bardzo złym stanie. Inwestorem jest starostwo powiatowe, a przebudowa jest dofinansowana z budżetu miasta kwotą około 800 tysięcy złotych. Od kilku lat, od 2-3, tak już mieszkańcy, że tak powiem, bardziej interweniowali o budowę tej drogi, o remont właściwie nawierzchni. Jako że duży ruch tutaj przebiega przede wszystkim mieszkańców, mieszkańcy dojeżdżają do swoich domów. Dopełnieniem, że tak powiem, ubytków w nawierzchni drogi było zeszłoroczne remonty wałów nad rzeką Sołą i Wisłą, także że dużo ciężarówek ogromnych z piaskiem, ze żwirem przejeżdżało tędy. No ale doczekaliśmy się wreszcie remontu. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni, tym bardziej, że nie obejmuje remont tylko nawierzchni samej drogi, ale powstają nowe chodniki, droga dla rowerów, został przeniesiony przystanek również na główną drogę, także nie będzie musiał autobus wjeżdżać dotychczasowo w zatokę autobusową wewnątrz osiedla. No myślę, że również najbardziej skorzystali chyba na tym mieszkańcy bloku przy ulicy Szpitalnej 2430, gdyż wreszcie będą mogli zaparkować w cywilizowanych warunkach, a nie tak jak do tej pory w błocie. No i zyskaliśmy też sporo miejsc parkingowych
po wschodniej stronie szpitala, gdzie też sporo mieszkańców Oświęcimia czy powiatu podjeżdża pod szpital załatwić kilka spraw czy wizytę u lekarza. Wyremontowany zostanie ponad 350-metrowy odcinek drogi wraz z chodnikami i drogą wewnętrzną od ulicy Szpitalnej 1 do 3 oraz chodnikami przy Szpitalnej 24 do 30. Inwestycja obejmuje też roboty związane z infrastrukturą podziemną, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem ulicznym i zatokami autobusowymi. Inwestor zapewnia, że ulica będzie gotowa pod koniec kwietnia. To nie koniec inwestycji w tej części miasta. W mieście Oświęcim wiele się dzieje w zakresie inwestycji drogowych. Są one realizowane teraz, ale będą też i w przyszłości. Między innymi właśnie ulica Szpitalna to jest zadanie realizowane wspólnie przez miasto Oświęcim i powiat oświęcimski. Było to zadanie oczekiwane przez mieszkańców ulicy Szpitalnej od wielu, wielu lat. I cieszę się bardzo, że to zadanie też znalazło swój finał w postaci tej inwestycji. Ale to nie koniec naszych zamierzeń, jeżeli chodzi o ulicę Szpitalną. Przystąpiliśmy do projektowania ulic wewnętrznych w zakresie parkingów, chodników, oświetlenia, oczywiście ulic dojazdowych i to zadanie będzie projektowane w tym roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się uzyskać pozwolenie na budowę, a później to jest tylko kwestia środków finansowych. Mam nadzieję, że tutaj w przestrzeni kolejnych lat to zadanie zostanie zrealizowane, bo wiem, że jest tutaj wielkie oczekiwanie. Zresztą mam świadomość tych problemów, które tutaj na tym osiedlu występują. Z kolei na osiedlu Chemików dobiega końca przebudowa ulicy Skłodowskiej Kirii. Jest nowa nawierzchnia i chodniki. Przebudowano również oświetlenie uliczne. Są miejsca parkingowe. Otoczenie zyska wiosną, kiedy nowo nasadzone krzewy, drzewa i zieleń pokażą swoje barwy. Od kilku lat prowadzimy bardzo intensywne prace na osiedlu Chemików. Generalnie to jest ulica Broniewskiego, ulica Dobrego. I właśnie w tamtym roku rozpoczęliśmy remont ulicy Partyzantów i ulicy Kirii Skłodowskiej. Ten remont dobiega do końca. Do końca marca ma być wykonany i zakończony. W miesiącu kwietniu mają być prowadzone nasadzenia, także myślę, że kolejny kwartał w Oświęcimiu zmieni swój wygląd i funkcjonalność. Tego nie ukrywam, że bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że mieszkańcy tego rejonu Oświęcimia też się cieszą. Przed nami jeszcze wiele innych zadań, między innymi ulica Kusocińskiego, która mam nadzieję zostanie rozpoczęta w roku przyszłym. Też mieszkańcy tam oczekują na tą realizację, ale także w ogóle ten rok w Oświęcimiu będzie rokiem wielu inwestycji drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie informuje, że 21 marca od godzin porannych rusza kolejny etap remontu drogi krajowej 44, który obejmuje odcinek od ronda Niwa do ronda Solidarności przy moście Jagiellońskim wraz z trzema rondami. W pierwszej kolejności będzie remontowana ulica Legionów od ronda Solidarności przy moście Jagiellońskim do ronda Kazimierza Płonki przy moście Piastowskim. Na czas remontu droga będzie zamknięta dla ruchu. Dopuszczony będzie jedynie ruch lokalny dla osób mieszkających przy ulicy. Objazdy prowadzone będą ulicami Powstańców Śląskich, Wyzwolenia, Legionów i Kolbego. Szacowany czas zamknięcia ulicy Legionów to około 6 tygodni. Potem wykonawca przystąpi do remontu ulicy Konarskiego na odcinku od ronda Płonki przy moście Piastowskim do nowego ronda Konarskiego, Nideckiego, Orląt Lwowskich. Wtedy roboty będą prowadzone pod częściowym ruchem. Kolejny etap obejmuje ulicę Konarskiego od nowego ronda do ronda Niwa. Tu planowane jest zamknięcie tego odcinka. Objazdy prowadzone będą ulicami Powstańców Śląskich, Wyzwolenia, Legionów, Kolbego. Roboty na drodze 44 mają zakończyć się w lipcu. W niedzielę 20 marca od godziny 9.30 do 17.30 zapraszamy do OCK na wielki charytatywny kiermasz wiosenny organizowany przez Fundację Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy i Oświęcimskie Centrum Kultury. Kiermaszowi będzie towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz Kordiana Spadka, 7-letniego mieszkańca Osieka cierpiącego na chorobę leśniewskiego Crohna. Zebrane w tym dniu pieniądze trafią na konto dziecka w Fundacji Zdążyć z Pomocą, skąd rodzice będą mogli uzyskać refundację poniesionych kosztów leczenia dziecka. Podczas kiermaszu zostanie rozstrzygnięty konkurs plastyczny Dobroczynna Pisanka Wielkanocna, a dzieci z miejskiego przedszkola nr 15 zaprezentują się w przedstawieniu Jasi Małgosia. Kiermasz odbywa się przy wsparciu finansowym miasta Oświęcimia. Z okazji Światowego Dnia Poezji Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży zaprasza w niedzielę 20 marca o godzinie 18.30 na 59. Salon Poezji pod tytułem Poeta, strażnik tych, co śpią. Wiersze zaprezentują Jacek Romanowski, aktor Narodowego Teatru Starego imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie oraz Marta Romanowska, Agnieszka Bielecka i Filip Jasik, studenci 4 roku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
W niedzielę pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Słońce mocniej grzeje, dając nadzieję na szybkie ocieplenie. Pytamy naszych mieszkańców, czy są spragnieni wiosny i wyczekują jej nadejścia. Oczywiście, oczywiście. Bardzo. A jakieś plany w związku z tym może? Nie, wie pan co, dziwne pytania, idę. Humory się poprawiają, jak słoneczko wychodzi. Tyle, dziękuję. Bardzo. Bardzo się cieszę. A dlaczego? Bo już tak, wie pan, dłuższe dni są, słońce świeci. Inaczej się człowiek czuje. Bardzo czekam na tą wiosnę i cieszę się bardzo, że dzisiaj się zrobiło trochę ładniej. Tak, bardzo się cieszę, że nadchodzi wiosna. A dlaczego? Bo będzie lepiej, cieplej. Słońce, człowiek radośniejszy. Zawsze jest przyjemniej, nie? Niż takie ponure dni. Razem z córeczką możemy sobie pospacerować, teraz wyjść na dwór, nie tak jak wcześniej. Będzie wszystko kwitło, będzie fajnie, mniej ubrań dla dzieci, także cieszę się. Czyli takie względy ekonomiczne. Też. Nastrój inny. Człowiek się pobudza do życia, jak się to mówi. Bo ja zimy w ogóle nie lubię, a wiosna to tak napawa taką chęcią do życia. A lato jeszcze lepsze.